Syto ku świętemu Marcinowi i po tym święcie siać może, gdy od mrozu jest wolna rola. A po tym, gdy z tym zamarznie, tedy na wiosnę zwykło się dobrze krzewić zboże. Gdyby zaś długo były pluskoty, szkodzi urodzajowi. Kiedy podniesiemy wzrok na malowidła w królewskich apartamentach, możemy się zdziwić. W pokojach króla i królowej spodziewalibyśmy się dostojnych, podniosłych scen mitologicznych, a tymczasem widzimy porozrzucane jabłka, snopy zbóż, kiście winogron, ule z wirującymi pszczołami i oraczy pracujących w pocie czoła przy pługach. Wszystko to takie zwyczajne, gospodarskie. Skąd ten cały wiejski inwentarz? W dużej mierze zapewne z głowy samego króla wojownika, którego największą pasją obok Marysieńki było gospodarstwo i przyroda. Czytając Mikołaja Reja czy Jana Kochanowskiego pieśń o spustoszeniu Podola, można odnieść wrażenie, że dawni Polacy, szlachta, magnaci, zarzucili zainteresowania wojenne, zajęli się wyłącznie rolnictwem, wyłącznie gospodarką. Krótko mówiąc, przekuli pałasze na lemierz. Tak jednak nie był. Magnat, przede wszystkim magnat, powinien mieć jakby dwie osobowości, tak? I dr Jekyll, Mr. Hyde. I to występuje, to widzimy w Wilanowie, widzimy w osobie Jana III. Otóż ta jedna twarz, to jest twarz z elewacji. To jest twarz z elewacji pokazująca triumfy wojenne, triumfy oręża nad Turkami. To jest to, czego wymagało propagowanie wielkości króla. Bo to, co najbardziej dać, to, co jest w przypadku króla właśnie najbardziej błyszczącym cechą, to są zwycięstwa wojenne. Ale jeżeli wejdziemy do środka pałacu, jeżeli wejdziemy do osobistych gabinetów króla i jego pokojów, zobaczymy, że tam dekoracja jest zupełnie inna. Tam nie ma wojny. Tam mamy symbole nawiązujące do natury, do rolnictwa, cytaty z Georgii w Wergiliuszu. I to jest ta druga twarz. Aby przekonać się, jakim Jan Sobieski był gospodarzem, jak dbały był, no przynajmniej o dochody, wystarczy zajrzeć do jego korespondencji, gdzie obok relacji z kampanii wojennych, wyznań miłosnych znajdujemy sporo uwag, takich natury gospodarczej. A jak ktoś zajrzy do jego rachunku, to przekona się, że był to człowiek bardzo o gospodarkę dbający. I właśnie do tego, do tej twarzy króla nawiązuje dekoracja w jego osobistych pokojach. O tym, że Jan III Sobieski znał się na prowadzeniu gospodarstwa, świadczy chociażby fakt, że to on był patronem wydania ekonomiki ziemiańskiej Haura, rodzaju podręcznika, który właściwie znać powinien każdy szlachcic zajmujący się gospodarstwem. Jak budować budynki gospodarcze, jak budować dwór tam jest także, jak uprawiać ziemię. Jakie są typy roślin, cała masa takich przydatnych informacji. I właśnie to dzieło Haura było niewątpliwie czytane przez Sobieskiego i jest zresztą w Wilanowskiej Bibliotece, no i musiał je uznać za wartościowe, skoro sfinansował jego wydanie. Król Jan, znany z lekcji szkolnych i z filmu o panu Wołodyjowskim, jawi się jako wojownik, co to nie przepuści żadnemu Turkowi. Ale z mniej znanych relacji dawnych obserwatorów wyłania się nieco inna twarz króla. Sympatycznego i zwyczajnego człowieka, oddanego rodzinie, kochającego żonę, zatroskanego o dzieci, zainteresowanego gospodarstwem i przyrodą. Irlandczyk O'Connor, który towarzyszył Janowi III jako osobisty lekarz, tak o nim opowiadał. Król jest bardzo przyjemny, wielce dla wszystkich przystępny, wielu świetnymi ozdobiony przymiotami, nie tylko w sztuce wojennej, lecz w naukach, literaturze niepospolicie biegły. Sobiescy są tradycyjną staropolską rodziną, która w okolicznościach, jakie dawał ustrój, demokracja szlachecka, wspięła się na szczyty hierarchii. Nie przeszkodziło to jednak członkom rodziny w zachowaniu zwyczajnych ludzkich więzi.
Gdy rządził Jan Sobieski, polski dwór królewski różnił się od innych królewskich dworów Europy. Hiszpańskiego, gdzie sztywno wykrochmalone koronki i krezy widoczne na oficjalnych portretach mówią wiele o atmosferze i relacjach międzyludzkich. Albo francuskiego, w którym nawet wstawanie z łóżka, mycie się, spanie były czynnościami podniesionymi do rangi boskiego aktu. Tam nie ma mowy o domu. Wszystko jest wpisane w sztywną etykietę dworu, podporządkowane apoteozie władzy. Na dworze Jana III Sobieskiego jest inaczej. To król, który nigdy nie nosił forbotów, francuskich habitów i peruki. Jego strój to zawsze kontusz i żupan. Nawet portrety, na których występuje w przebraniu antycznym, ukazują go jako rzymskiego wodza, ale z polskimi wąsami i podgoloną czupryną. Nawiązania do starożytności to oczywiście pochodna sarmatyzmu, przekonania o tym, że polska szlachta ma za przodków starożytne, waleczne plemię Sarmatów. Sobieski ubiera się w karaceny, porównuje do Konstantyna i buduje willę w Wilanowie. Ale w tej willi każe namalować symboliczne, nawiązujące do mitologii przedstawienia pór roku i sceny z poematu Georgiki Wergiliusza. Jan III chce patrzeć na to, co opiewał Wergiliusz, na wiejskie życie, wybieranie gleby pod zasiew, orkę w woły, strzyżenie baranów, wybieranie miodu z uli, palenie ścierniska, szczepienie drzew, zbieranie plonów. Starożytne tematy w malowidłach wilanowskich zostały oczywiście przefiltrowane i zyskały klimat raczej nadwiślański. Oto Apollo stoi na tle wierzby. Bogini Flora lata pośród jaskółek. Georgiki Wergiliusza nie są traktatem rolniczym, choć za taki uchodziły w XVI, XVII wieku jeszcze w całej Europie. Właściwie aż do wieku XVIII, kiedy pojawiły się jakieś pierwsze takie prace oparte na wiedzy o fizjologii roślin. Wergiliusz uchodził za teoretyka rolnictwa. Te przyrodnicze i gospodarskie wątki nie znalazły się w pałacu przypadkowo. Jan III Sobieski to król ogrodnik. Podobno własnoręcznie sadził w Wilanowie drzewa. Wiemy, że sprowadzał szczepki rzadkich roślin z Florencji. Interesowały go też ich właściwości zdrowotne. Kazimierz Sarnecki, który towarzyszył Janowi III, a swoje obserwacje skrzętnie notował w pamiętniku, tak to opisał. Król Jegomość, wstawszy rano, zaraz do ogroda chodzić wyszedł i tam się z aptekarzem zabawiał pytaniem różnych ziół do apteki należących. W innym miejscu pamiętnika Sarneckiego znajdziemy taki fragment. Dzień był pogodny, piękny i wesoły. Zaraz po obiedzie król Jegomość jechał w pole z królową Jejmością i królewicem Jegomościem Jakubem. Przechadzał się po ogrodzie, kiedy deszczyk padał majowy z chmureczki niewielkiej. Bardzo się cieszył i wesoły był. Również korespondencja Jana Sobieskiego z Marysieńką potwierdza jego wrażliwość na piękno przyrody, umiejętność obserwacji i opisywania przemian w naturze. Dzień też był ciepły, choć pochmurny. Dziś po lasach ptactwa rozmaitego i kwiecia, osobliwie anemonek, żółtych sasanek, miodunek, podlaszczek. Czy to tylko skutek przyrodniczych zainteresowań króla, że owe barany, krowy i jaskółki znalazły się w Wilanowie? Czy pasą się na sufitach tylko dlatego, że lubił spędzać czas w ogrodzie i chciał mieć podobne widoki w domu? Nie. Wilanowskie dekoracje to ważne przesłanie, które Jan Sobieski chciał przekazać swoim współczesnym i następcom. Tylko życie w zgodzie z naturą daje harmonię i dobrobyt. Uniwersalne i aktualne.